Bracia i siostry, jakie to trudne dla kapłanów, kiedy celebrują Eucharystię, zwłaszcza w tak ważnym i pięknym dniu, jakim jest uroczystość Zwiastowania Pańskiego w wieczerniku, który jest prawie pusty. Ale czy ten wieczernik jest naprawdę pusty? Wierzymy, że jest wypełniony duchową obecnością tych, którzy łączą się z nami na tej Eucharystii poprzez internet i telewizję. Was wszystkich pozdrawiam i wierzę, że dla Pana Boga nie ma barier w udzielaniu swojej łaski, jeśli przeszkody obiektywne utrudniają fizyczną obecność na Eucharystii. Bracia i siostry, świat, a szczególnie Europa, stanęła dzisiaj w obliczu epidemii, która swoją niszczycielską siłą oddziaływania sprawiła, że człowiek chyba po raz pierwszy od dłuższego czasu zorientował się, że jest bezradny wobec mocy tego świata. Niebezpieczeństwo nieprzewidywalnej choroby, a przyznajmy nawet śmierci, zbliża się także do nas. Dla nas, chrześcijan, jest to wielki egzamin z dojrzałości naszej wiary. Jest to wielki egzamin z ufności do Pana Boga, że On jest z nami, że On kieruje światem, że On jest Panem historii. Zapytajmy samych siebie, jakie emocje te właśnie okoliczności w nas wyzwalają. Przecież my, chrześcijanie, mamy być światłem dla świata. A światło jest potrzebne wtedy, kiedy jest ciemno. A teraz staje się coraz ciemniej. Tym bardziej potrzeba nas, chrześcijan. I w tych właśnie okolicznościach gromadzimy się w sanktuarium świętego Stanisława Papczyńskiego, bo wierzymy, że tutaj znajdziemy umocnienie i światło, którego tak bardzo potrzebujemy. Tutaj światło i umocnienie znajdowali nasi poprzednicy, zwłaszcza kiedy w najtrudniejszych sytuacjach wszystko inne zawodziło. Uciekali się wtedy do Bożego Miłosierdzia, aby razem ze świętym ojcem Stanisławem szukać umocnienia. Także my dzisiaj wdzięczni Bogu, że mamy tak wielkiego orędownika i opiekuna. Pragniemy Jego prosić o pomoc i ocalenie naszych rodzin przed epidemią. Czynimy to z tym większym przekonaniem, że ojciec Stanisław jest specjalistą od radzenia sobie z epidemiami. Jak wiemy, żył w XVII wieku. Od 1630 do 1701, te 70 lat to czasy szerzących się epidemii, krwawych wojen, nieuleczalnych chorób. Za jego życia zanotowano na terenach Polski i Europy 12 niszczących epidemii. Można więc powiedzieć, że święty Stanisław doświadczał skutków tych epidemii. Można powiedzieć, że nieustannie był narażony na choroby i śmierć. Popatrzmy, jak on to przeżywał. Najpierw był Lwów, kiedy mając kilkanaście lat, śmiertelnie zachorował i jego ciało pokryły wrzody. W czasie zimy, śniegu i mrozu znalazł się jak bezdomny kloszard na ulicy, gdzie groziła mu pewna śmierć. Ale on nie stracił ufności. Znosił modlitwy do Boga o ratunek. I właśnie wtedy zaopiekował się nim pewien nieznajomy, który go nakarmił i opatrzył jego rany. Święty Stanisław dostrzegł w tym nieznajomym postać świętego Rafała Archanioła, którego imię w tłumaczeniu znaczy Bóg uzdrawia. Potem doświadczył skutków epidemii wtedy, kiedy był w Podolińcu. Zamknięto szkołę ojców Pijarów, do której on uczęszczał.
I wtedy wrócił do domu i przez 6 miesięcy sam uczył się ze swoich podręczników. Jak dzisiaj pewnie on jest bliski tym uczniom i studentom, którzy nie mogą uczęszczać na zajęcia, bo szkoły są zamknięte. W czasie swego życia kilka razy zapadł na śmiertelne choroby. Jego życie było narażone, ale zawsze odzyskiwał zdrowie. Pewnie po to, aby dla nas dzisiaj być umocnieniem, wzorem i orędownikiem. Później pracując tutaj w Wieczerniku, w Górze Kalwarii na Mariankach, modlił się w tym sanktuarium za chorych i umierających, którzy dzięki jego wstawiennictwu, dzięki jego modlitwom odzyskiwali życie i zdrowie. To tutaj, na tym ołtarzu, miał miejsce cud wskrzeszenia martwej dziewczynki podczas mszy świętej, którą ojciec Stanisław odprawiał. Jego modlitwa także miała moc oddalania nieszczęść. Także tutaj, kiedy do Nowej Jerozolimy zbliżała się niebezpieczna i gwałtowna burza, po modlitwie i błogosławieństwie ojca Stanisława niebo natychmiast się rozpogodziło. Bracia i siostry, także dzisiaj ojciec Stanisław przychodzi z pomocą tym, których życie i zdrowie jest zagrożone. Za jego przyczyną w cudowny sposób została uzdrowiona kobieta, która znalazła się w stanie agonii. Nie bez powodu nazywany jest on patronem zagrożonego życia. Dzisiaj w obliczu epidemii możemy w jakimś sensie powiedzieć, że jest patronem nas wszystkich, bo potencjalnie życie każdego z nas w obliczu tej epidemii jest zagrożone. Dlatego my, duszpasterze, nie mogliśmy was nie zaprosić do wielkiej wspólnotowej modlitwy, do wielkiej wspólnotowej nowenny o ustanie epidemii i o ocalenie naszych rodzin przed jej skutkami za wstawiennictwem świętego ojca Stanisława. Historia zna wiele przykładów, kiedy to zbiorowa pokuta i modlitwa Kościoła sprawiały szybkie ustanie epidemii, jakby nadzwyczajną Bożą interwencję. W historii organizowano nieraz pielgrzymki pokutno-modlitewne. Nam dzisiaj nie wolno organizować procesji modlitewno-pokutnych. Nie możemy zapraszać wiernych na msze święte i nabożeństwa, ale nikt nie zabroni nam się modlić. Nikt nie zabroni nam się modlić na różańcu o godzinie 20:30 w naszych domach, zjednoczeni z biskupami i wspólnotą Kościoła w Polsce. Nikt nie zabroni nam powierzać się opiece Matki Bożej i naszych patronów. My wiemy, że tym szczególnym patronem, który został nam dany przez Boga, jest święty ojciec Stanisław. Dlatego będziemy zwracać się do Niego o opiekę i ocalenie. Ale jest jeszcze jeden cel tej nowenny. Przez te 9 dni będziemy prosić ojca Stanisława, aby wyprosił nam łaskę umocnienia naszej wiary, abyśmy potrafili tak jak on zachować ufność i pokój serca w najtrudniejszych sytuacjach, abyśmy umieli odczytywać te Boże znaki, abyśmy wszyscy bez wyjątku skierowali nasze stopy na tę drogę, która prowadzi do Boga, która prowadzi do nieba. Cały czas brzmi mi w uszach Ewangelia z ostatniej niedzieli, kiedy to Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia. Uczniowie wtedy zadawali Jezusowi pytanie, kto zgrzeszył, że on urodził się niewidomy, on czy jego rodzice? I wtedy Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale urodził się on niewidomy, aby w nim objawiły się sprawy Boże. Bracia i siostry, jestem pewien,
że Bóg nie chce tej epidemii, nie chce cierpienia człowieka, ale chce, żeby teraz objawiały się sprawy Boże przez nas i w nas. Może właśnie świat potrzebuje takiego zatrzymania, aby ocalić rzeczy najważniejsze, aby ocalić zbawienie. Może Polska potrzebuje takiego zatrzymania, aby umocnić wiarę narodu. Może ja potrzebuję tego zatrzymania, aby być lepszym narzędziem w ręku Boga. Może ty zostałeś zmuszony niejako przez tę sytuację, aby zastanowić się nad sprawami, na które do tej pory nie starczało ci czasu. Im większa ciemność, tym potrzebni są więksi święci. Może właśnie po raz pierwszy od dłuższego czasu, a może w ogóle po raz pierwszy w twoim życiu pomyślisz, że jesteś powołany do tego, aby zostać świętym. Ten trudny czas być może jest po to, aby wśród nas rodzili się święci. Tymi świętymi mam być ja i masz być ty. Rozpoczynamy tę modlitwę o oddalenie epidemii w święto maryjne, święto zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Maryja niepokalanie poczęta odwróciła losy świata poprzez proste: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie. Każdy z nas dzisiaj w tych okolicznościach, jakie doświadczamy, może wpłynąć na losy świata poprzez wypowiedzenie tych samych słów. Oto ja, służebnica Twoja, oto ja, sługa Twój, niech mi się stanie według Twego słowa, według Twej woli, według Twojej miłości. Amen.